Cześć, witajcie. Oto jest Redmi Note 11. Smartfon, który już niebawem zawita do polskich sklepów. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Redmi Note 11 jest zamknięty w estetycznej i dosyć smukłej, bo nieco ponad 8 mm grubości obudowie z tworzywa. Obudowa jest matowa, dzięki czemu cechuje się zmniejszoną podatnością na zabrudzenia, a irysy pojawią się na niej nieprędko i nie będą zbyt mocno widoczne. Płasko ścięte boki obudowy wraz z charakterystyczną oprawką aparatu fotograficznego dodają urządzeniu szyku. Dużym atutem Redmi Note 11 jest jego wyświetlacz, wykonany w technologii AMOLED zapewniającej wysoką jasność, nawet do 1000 nitów oraz bogate, mocno nasycone kolory oraz głęboką czerń. Ekran ma rozmiar 6,43 cala, rozdzielczość Full HD+, i odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz. Pod ekranem pracuje procesor Snapdragon 680 wspierany przez pamięć operacyjną DDR4X oraz wewnętrzną UFS 2.2. Pamięć wewnętrzną w razie potrzeby można powiększyć kartą microSD nawet o terabajt. Redmi Note 11 korzysta z systemu operacyjnego Android 11 i interfejsu MIUI 13. Urządzenie zasila z kolei akumulator o pojemności 5000 mAh z 33-watowym systemem ładowania. W części fotograficznej mamy 13-megapikselowy aparat do selfie w ekranowym otworku, natomiast z tyłu mamy 50-megapikselowy aparat główny wspierany przez 8-megowy aparat do zdjęć szerokokątnych i 2-megowy aparaty do makro i do rozmywania tła. Warto jeszcze wspomnieć o paru praktycznych dodatkach, jak na przykład pilot podczerwieni, 2 głośniki, mini jack czy boczny czytnik linii papilarnych. Jakie pierwsze wrażenie zrobił na mnie ten smartfon? Przede wszystkim jest stosunkowo lekki i dosyć fajnie leży w dłoni, chociaż ma raczej ostrej nieobudowy. Do jakości wykonania nie można się przyczepiać, chociaż oczywiście nie do końca podoba mi się nieco przesadzona stylizacja oprawki tylnego aparatu fotograficznego. Gdybym miał wybierać, wybrałbym kolor niebieski jako najefektowniejszy. Zdecydowanie pochwalę czytnik linii papilarnych, jest szybki i trafia idealnie pod palec. Dobre wrażenie sprawia również wyświetlacz, szczególnie gdy w tle widzimy cennik tego smartfonu. Ekran naprawdę daje radę i myślę, że przypadnie do gustu każdemu odbiorcy. Świetnym rozwiązaniem jest do tego nadajnik podczerwieni. Pozwala on zamienić smartfon w uniwersalnego pilota do sterowania np. telewizorem. Przyda się to chociażby w czasie pandemii w hotelowym pokoju. Nie musimy dotykać pilota macanego przez setki ludzi. Bardzo dobrze zapowiadają się też głośniki stereo, które w tym segmencie są rzadkością. Smartfon pochwalę jeszcze za obecność gniazdka na kartę pamięci i mini jacka. Te elementy również widzimy coraz rzadziej. Interfejs MIUI niezmiennie lubię, ale miłośnikom oszczędnego i surowego stylu gołego Androida może on nie przypaść do gustu. Xiaomi daje trochę preinstalowanych aplikacji, trochę dubli natywnych aplikacji od Google oraz mnóstwo opcji związanych z personalizacją interfejsu. Jeżeli lubimy mocno dostroić telefon pod własne potrzeby, to będziemy szczęśliwi, chociaż na początku przyjdzie nam go oczyścić z ponadprogramowych aplikacji, o ile ich nie będziemy potrzebować. Jeżeli chodzi o wydajność, no to jest przeciętnie jak to w średniaku. Da się pograć, przycinek raczej nie doświadczymy, ale nie można powiedzieć, że oto kupiliśmy sobie gamingowego potwora. Ot to raczej smartfon do codziennych, zrównoważonych zastosowań. Najważniejsze jest to, że się nie przegrzewa i nie widać dużego throttlingu. Podobnie przeciętnie jest w dziedzinie fotografii. Redmi Note 11 robi poprawne zdjęcia dzienne, zarówno przednim, jak i tylnym aparatem. W zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Po zmroku niestety jest już zauważalnie gorzej, ale nadal, zważywszy na cenę smartfonu, fotki nocne również nie dają powodów do większej krytyki. No chyba, że zrobimy je aparatem szerokokątnym. Ten niestety wyraźnie ustępuje aparatowi głównemu, nawet w dzień, a w nocy no to już w ogóle. Zdjęcia makro są akceptowalnej jakości, podobnie jak efekty rozmywania tła. Cały czas oczywiście pamiętajmy o cenie urządzenia. Szkoda, że aparatem nie można nagrywać filmów 4K, bo mamy tutaj maksymalnie Full HD. I szkoda, że nie możemy się przełączać na szeroki kąt bez przerywania nagrywania filmu. Do jakości rozmów raczej nie mam zastrzeżeń, poprawiłbym tylko nieco działanie czujnika zbliżeniowego. Podsumowując, Redmi Note 11 to po prostu typowe Redmi. Niezłe urządzenie za niezłą cenę. Można być zadowolonym z jego zakupu, oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy stawiać wobec niego wymagań i oczekiwań takich, jakich stawiamy flagowcom za 2- czy 3-krotność ceny urządzenia.